Znowu taka dłuższa piłka w kierunku Górskiego, no ale przy tym wzroście i umiejętności gry głową Lewandowskiego to łatwo nie będzie się przedrzeć, o matko boska! Cóż tutaj zrobił Trochim? 55. minuta z pierwszej piłki, taki wolej, to jest coś niebywałego. No i było to trafienie Trochima, ale też ciężko winić Hieronima Zocha za utratę tego gola. Tutaj zdecydowanie ukłon w kierunku zawodnika Pogoni za to, jak ten strzał oddał. Jest znowu Górski! 2-0, 65. minuta. Poszedł za tą akcją, no ale też Demianiuk tutaj nie obsłużył go takim podaniem, jakiego by oczekiwał Trochim. Teraz bardzo dobra sytuacja, musi być gol i jest gol kontaktowy. Trafia Michał Żebrakowski, świetnie się tutaj obrócił z rywalem na plecach. No i dopięły swego Wigry w drużynie z Lublina. Rozpoczął się też mecz w Chorzowie, tam 0-0. Ruch remisuje z Radunią. Rudi Nilsson, przerzut na prawą stronę, Kosei Iwao. Iwao rozgląda się, komu podać ostatecznie dośrodkowanie! I mamy 2-2! Dopięli swego graczy Wigier. Kapitalnie tutaj zachował się Kosei Iwao. Ostatecznie to wszystko kończy strzał Żebrakowskiego i ten gracz po raz drugi dzisiaj wpisuje się na listę strzelców. Odrabiają straty goście. 2-2, mają jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Pogoń w najbliższej kolejce spotka się z Sokołem Ostróda, może o tym za momencik, bo teraz akcja być może na wagę 3 punktów. Zobaczmy, tak jest, tak jest, tak jest, 91. minuta. No i Pogoń Siedlce wraca z bardzo dalekiej podróży. Doszedł tutaj do piłki na prawej stronie Przybecki, zagrał w pole karne, tam brakowało znowu defensorów Wigier. No i mamy 3-2.